Nie można powiedzieć, że pobyt w więzieniu to przyjemne doświadczenie. Jest to na tyle żmudny, pełny napięcia i stresu proces, aby karana jednostka odczuła solidną rękę wymiaru sprawiedliwości. Najczęściej osoby, które doprowadziły do istnych horrorów, nie mają co się spodziewać, że wyjdą kiedykolwiek na wolność. Choć zdarzały się przypadki, kiedy osadzeni odsiedzieli swoje ogromne wyroki i wyszli z zakładu karnego. W historii sądownictwa nadawano różnorodne kary, w tym dożywocia czy też skazania na niewyobrażalnie długie lata. Czasem wyroki były tak ekstremalne, że zapewniały skazanemu spędzenie reszty życia za kratami. Nie zdawano sobie sprawy, że dana jednostka będzie żyć na tyle długo, że doczeka się wolności. To właśnie w dzisiejszym filmie poruszymy temat osób, które przeżyły niewiarygodne wyroki. Paul Geidel to najdłużej przebywający osadzony w zakładzie karnym, którego wyrok zakończył się zwolnieniem warunkowym. Mężczyzna urodził się w 1894 roku, a w więzieniu spędził 68 lat i 245 dni, co zapewniło mu miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa. W dniu 26 lipca 1911 roku wówczas 17-letni Geidel obrabował i pozbawił życia 73-letniego Williama Jacksona, bogatego maklera. Aresztowano go zaledwie dwa dni później, a potem skazano za morderstwo drugiego stopnia na karę początkowo nieokreśloną, od 20 lat do dożywocia. Karę zaczynał odsiadywać w Sing Sing, zakładzie karnym o surowym reżimie zlokalizowanym w stanie Nowy Jork. W trakcie całego pobytu, mimo trudności, starał się poprawić swoje życie, co prowadziło do refleksji nad równowagą między karą a resocjalizacją w wymiarze sprawiedliwości. Mimo jego wysiłków, system często odmawiał mu warunkowego zwolnienia, co podkreślało jego surową zbrodnię. W miarę upływu czasu Geidel nawiązywał relacje z urzędnikami, którzy czasami zabierali go na mecze baseballowe lub inne wycieczki. W sierpniu 1974 roku przyznano mu zwolnienie warunkowe, ale Geidel, będący wtedy 80-letnim więźniem, odmówił opuszczenia zakładu karnego. Po 63 latach spędzonych za kratami, bez rodziny i z całą dorosłością związaną z więzieniem, nie widział siebie poza jego murami. Wybrał więc pozostanie w więzieniu na prawie kolejne 6 lat. W dniu 7 maja 1980 roku Geidel opuścił zakład karny Fishkill po odbyciu najdłuższego wyroku w historii Stanów Zjednoczonych. "Proszę, bez rozgłosu", powiedział Geidel z uśmiechem do reporterów, opuszczając obiekt. Uważa się, że resztę swoich dni spędził w domu opieki Beacon w Nowym Jorku, zanim zmarł w wieku 93 lat. Napisz w komentarzu wyrok, a w zamian przypniemy Ci serduszko. Richard Honeck to amerykański morderca, który odbył jeden z najdłuższych wyroków. Urodził się w 1879 roku. Honeck był synem niemieckich imigrantów. Już od najmłodszych lat przejawiał tendencje do przestępstw, co ostatecznie doprowadziło go do jednego z najdłuższych pobytów w zakładzie karnym w historii. W jego życiu nastąpił decydujący moment, gdy miał zaledwie 20 lat. Honeck razem z bliskim przyjacielem dokonał okrutnej zbrodni, zamordował byłego kolegę ze szkoły. Morderstwo, które miało miejsce w 1899 roku, prawdopodobnie było efektem konfliktu o kobietę. Ten akt brutalności wywołał szok w społeczności lokalnej w Illinois i szybko doprowadził do intensywnego śledztwa. Po krótkim czasie obaj mężczyźni zostali aresztowani, postawieni przed sądem i skazani na dożywotnie więzienie za morderstwo pierwszego stopnia. Wyrok ten był surowy jak na tamte czasy, ale odzwierciedlał powagę ich czynu. Karę spędził w Menard Correctional Center, znanym z surowych warunków więzienia. W trakcie początkowych lat odbywania kary, Honeck zachowywał się buntowniczo, ale z biegiem czasu wydawał się adaptować do trudnej sytuacji. Znalazł nawet zainteresowania w więziennych zajęciach, takich jak tkanie i praca w bibliotece, co może sugerować próbę poprawy swojego postępowania. Otrzymał tylko jeden list podczas swojego pobytu w więzieniu i rzadko był odwiedzany. Po 64 latach i jednym miesiącu, w grudniu 1963 roku, Honeck otrzymał zwolnienie warunkowe, co było wówczas najdłuższą odbytą karą w Stanach Zjednoczonych.
Po opuszczeniu więzienia w wieku 84 lat zamieszkał ze swoją siostrą w Lake Forest w Illinois, gdzie przez ostatnie lata swojego życia prowadził spokojny tryb. Zmarł w 1971 roku w wieku 92 lat. Charles Eldred Ford to obywatel Stanów Zjednoczonych, który niesłusznie spędził 64 lata w zakładzie karnym. W roku 1951, w wieku 20 lat, został skazany na dożywocie za morderstwo pierwszego stopnia. Nie było żadnych dowodów na jego winę, choć i tak umieszczono go w więzieniu. W latach 70. XX wieku, będąc na przepustce, Ford ponownie został oskarżony, tym razem o napaść drugiego stopnia. W czasie incydentu zaatakowana kobieta dostrzegła jedynie mężczyznę stojącego obok czerwonego auta, który zaczął ją nękać, grożąc śmiercią. Siostra ofiary, zaniepokojona krzykami, przyszła na pomoc, a podejrzany zniknął. Samochód, obok którego był widziany oprawca, miał być wynajęty na nazwisko Charles Ford. Niemniej, Ford nie był sprawcą tego zdarzenia. Ciekawe jest to, że w obu procesach Forda w 1952 i w 1972 roku zarówno ława przysięgłych, jak i sędziowie byli biali. W tej sprawie nie tylko brakowało dowodów, ale de facto ich nie było. W trakcie procesu w 1975 roku zaatakowana kobieta wskazała mężczyznę o wyglądzie przypominającym Forda, ale nigdy nie oskarżyła go bezpośrednio. Należy zaznaczyć, że procesy odbywały się na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie rasizm był bardziej widoczny niż w innych częściach kraju. Charles Ford został oficjalnie zwolniony z więzienia 23 marca 2016 roku. Po zwolnieniu umieszczono go w ośrodku opieki zdrowotnej pod nadzorem policjantów, ale wkrótce zrezygnowano z tego nadzoru. Sędzia, który uniewinnił Forda, stwierdził, że gdyby nie drugie oskarżenie, mężczyzna prawdopodobnie zostałby uwolniony już w latach 70. John Francesi to amerykański przestępca związany z mafią, znany był jako wysoce wpływowy członek i wicelider rodziny Colombo. Urodzony 6 lutego 1917 roku w Neapolu, Francesi przeniósł się do Stanów Zjednoczonych razem z rodziną, decydując się na osiedlenie w Nowym Jorku. W szybkim tempie wkroczył do życia przestępczego, awansując w strukturach mafijnej rodziny Colombo. Jego charyzma dżentelmena kontrastowała z reputacją bezwzględnego egzekutora, co umożliwiało mu nawiązywanie kontaktów z wpływowymi osobistościami w Nowym Jorku. W swoim kryminalnym życiorysie Francesi zgromadził liczne konfrontacje z prawem i odbył wiele kar więzienia. Najbardziej znaczący punkt w jego przestępczym dorobku przypada na rok 1967, kiedy został skazany za serię napadów na banki na terenie całego kraju. Mężczyzna został skazany na 50 lat więzienia, co było najdłuższym wyrokiem skierowanym wobec członka mafii w tamtym okresie. Zmagania Francesi z wymiarem sprawiedliwości trwały przez kolejne dekady, obejmując zarzuty o wymuszenie haraczy i spiskowanie. W 2010 roku, mając 93 lata, został skazany na 8 lat więzienia za oszustwa dotyczące dwóch klubów nocnych na Manhattanie i pizzerii na Long Island. Jego życie prywatne również nie obyło się bez kontrowersji. Syn Francesi, John Francesi Jr., stał się informatorem dla władz, dostarczając istotne dowody przeciwko swojemu ojcu w późniejszych procesach sądowych. Mimo tej zdrady, Francesi nigdy nie wydał rozkazu zabicia swojego syna, co stanowiło nietypowy wyjątek w świecie, gdzie lojalność jest ceniona przede wszystkim. W roku 2017, w wieku 100 lat, Francesi został uwolniony z więzienia, co uczyniło go jednym z najstarszych federalnych więźniów w USA. Jego zwolnienie przyciągnęło ponowną uwagę mediów do jego osoby, umacniając jego reputację jako jednej z najbardziej wytrwałych postaci w historii zorganizowanej przestępczości. Francesi zmarł w dniu 24 lutego 2020 roku w nowojorskim szpitalu w wieku 103 lat.